na razie nie wzbudza zachwytu, mimo że to jeden z głównych deptaków w mieście. Nie podoba się. Chodniki są tylko lepsze zrobić, prawda? Żeby się nie kaleczyło nóg o te kamienie. Te drzewa by było uzupełnić albo w ogóle wyciąć, bo są te niektóre to straszą. Straszyć przestaną. Już za kilka dni rusza przebudowa ulicy Kościuszki. Deptak między dworcem kolejowym a centrum miasta nabierze nowego blasku. Inwestycje w drogi to największa potrzeba na dzień dzisiejszy Pszczyny i postanowiliśmy w budżecie w ostatnim kwartale przeznaczyć prawie 1,5 miliona złotych jeszcze na inwestycje, które będą się rozpoczynały i już się rozpoczęły. Takim kluczowym i sztandarową inwestycją to jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy dwoma rondami na ulicy Kościuszki. To jest w zasadzie wizytówka Pszczyny. Wszyscy turyści, mieszkańcy, którzy wychodzą z dworca PKP, idą właśnie tą częścią nieprzebudowanej ulicy Kościuszki i przebudowa nastąpi w najbliższych kilku tygodniach. Przebudowujemy cały ciąg pieszy razem z wymianą oświetlenia i wymianą części zielonej, czyli będzie piękna aleja spacerowa od ronda, które usytuowane jest obok przepięknego sądu wrockiego w kierunku dworca PKP. Sprzęt budowlany wjedzie także na inne ulice. Jeszcze przed zimą remontowane zostaną m.in. ulica Baziowa, Marmurowa oraz Narcyzów. Mamy blisko 244 km dróg, z czego tylko część utwardzone, reszta to są drogi szutrowe. Także każdy kilometr, który uda nam się zrobić, jest korzyścią dla mieszkańców, bo będą jeździć po utwardzonej części. Korzystamy również z tego, że jeżeli pojawia się możliwość skorzystania z tak zwanej zdrabki, i tak było w przypadku sołectwa Rudołtowice, gdzie wykorzystując zdrabkę z ulicy Bieruńskiej wykonaliśmy kilkusetmetrową nakładkę właśnie na drodze szutrowej.